Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Korzystając z niedawnego święta świętego Stanisława, powiem dzisiaj kilka słów o tym, dlaczego średniowiecze powinno wrócić. Zapraszam. Od razu na wstępie zaznaczam, że nie jest to wykład ściśle historyczny, szczegółowo historyczny, a raczej wykład z punktu widzenia idei historii, to znaczy historii idei i idei historii. Czyli w dużej mierze będę się skupiał na wielkich krokach cywilizacyjnych, czyli siłą rzeczy patrzymy tylko na jeden aspekt, na aspekt cywilizacyjno ideowy, a nie będziemy w ogóle wchodzili w szczegóły. Do rzeczy. Święty Stanisław. Łatwo można spotkać się z pytaniem święty czy zdrajca. Dlaczego zdrajca? No dlatego, że Gal Anonim pisze o nim, że jest on episcopus traditor. Traditor jest słowem wieloznacznym, ale może być zinterpretowany również właśnie jako zdrajca. I bez wątpienia chce on powiedzieć, że dopuścił się on jakiejś nieprawości wobec króla. Zwracam na to uwagę, że klasycznym przykładem pewnej ostrożności, jeśli chodzi o ocenę źródeł historycznych, jest właśnie sytuacja, gdy patrzymy na źródło, które zostało napisane na zamówienie jakiegoś władcy, w kontekście tego, co mówi o jego przodkach lub o samym władcy. Jest to klasyczny przykład pewnej subiektywności. To znaczy zawsze, gdy mamy z taką sytuacją do czynienia, nadworny kronikarz zapisuje dzieje jakiegoś rodu. Jest naturalne, że pisze on na zlecenie tegoż władcy i że wybiela on w dobrym świetle, przedstawia władcę i jego ród. Także naturalnym jest, że w konflikcie pomiędzy świętym Stanisławem a Bolesławem Śmiałym Gal Anonim będzie promował, będzie faworyzował Bolesława Śmiałego, a nie świętego Stanisława. Jeśli chodzi o szczegóły, badanie, dokładne badanie źródeł, to podam w opisie link do osobnej pracy, która tym się właśnie zajmuje. Jeśli ktoś jest zainteresowany właśnie szczegółowymi badaniami historycznymi, to zachęcam. Jeśli ktoś ma zamiar pisać mądre, w cudzysłowie, komentarze na zasadzie, o właśnie, święty Stanisław był na pewno zdrajcą, to zachęcam też do zapoznania się z tymże materiałem. My teraz przechodzimy do tego, co najważniejsze. Otóż wiek X. Musimy zacząć od wieku X, aby dobrze zrozumieć, dlaczego średniowiecze powinno wrócić. Bo o tym sobie dzisiaj właśnie porozmawiamy. Dlaczego średniowiecze powinno wrócić? Wiek X jest to w historii Kościoła wiek mroczny. Tak jest właśnie nazywany seculum obscurum. To jest to mroczne stulecie. Dlaczego mroczne stulecie? W tym czasie Kościół popada w bardzo głęboki kryzys. Papieże popadają w zależność nawet nie od królów, a od takich lokalnych rzymskich wataszków, od rodów arystokratycznych rzymskich i są ich marionetkami. Zakony, klasztory stały się domami letniskowymi dla możnych panów, czy to świeckich, czy to biskupów i życia zakonnego praktycznie się tam prowadzić nie da. Jest tam jeszcze może trochę życia intelektualnego, ale też już niewiele, a przede wszystkim właśnie wiele życia świeckiego z wielkimi majątkami i życiem, no właśnie, takim dworskim, bo przeważnie przebywają tam jacyś możni panowie ze swoimi dworami i dominują to, czy no można powiedzieć, dominują życie w klasztorach, odciskają na nim to piętno tego dworskiego życia i mnisi zamiast modlić się i pracować pełnią funkcję, w cudzysłowie, takich dam dworu, to znaczy takiej służby nadwornej jakichś lokalnych arystokratów. Kler świecki praktycznie w ogóle nie zachowuje w Europie w wieku X prawa celibatu. Ono praktycznie, prawie w ogóle nie jest przestrzegane. Cały czas istnieje w teorii, cały czas można spotkać o nim zapisy, natomiast w 90% przypadków nie jest zachowywane. Myślę, że
To już powinno pokazać, że mamy do czynienia z głębokim kryzysem Kościoła. Pamiętamy, jesteśmy po upadku Imperium Karola Wielkiego, czyli Europa jest w ogóle podrążona w chaosie, w niepewności. Kościół jest słaby, niepotrafiący naprawdę żyć tym, co głosi. No i teraz można się zastanowić, jak z tego wyjść. To też warto dostrzec pewną paralelę pomiędzy wiekiem X a XX, 900 i 1900. Myślę, że naprawdę sytuacja jest dosyć podobna. Ten upadek, powiedzmy, pewnego doczesnego imperium i zmiany bardzo głębokie w wieku XX, jeśli chodzi o dawne imperia, które upadają po I wojnie światowej, wielkie rewolucje, później Druga wojna światowa, czas wielkiego niepokoju i czas wielkiego kryzysu Kościoła, gdzie zakony żyją po świecku, papież jest w rękach jakichś doczesnych władców. Tak to myślę, że można opisać w ten sposób zarówno wiek X, jak i wiek XX. No i teraz, co jest odpowiedzią na ten kryzys? No bo pamiętamy, że tam za chwilę już będzie wiek XII, XIII, to wysokie średniowiecze, uniwersytety rozpoczną kwitnąć na całym kontynencie, wielcy święci powstaną. Co się wydarzyło w tym czasie? Jak to się stało, że Europa podniosła się z tego wielkiego kryzysu, że Kościół podniósł się z tego wielkiego kryzysu? Otóż odpowiedź jest prosta. Mnisi zaczęli modlić się i pracować. Tylko tyle i aż tyle. Reforma kluniacka to jest rzecz, która sprawiła, że Kościół się podniósł z kolan i że zdołał w zasadzie rozpocząć nową cywilizację, że z wirów wędrówki ludów po nieudanej próbie spięcia tego wszystkiego w Imperium Karola Wielkiego powstanie katolicka Europa, powstanie katolickie średniowiecze. Właśnie dzięki temu. Dzięki reformie kluniackiej. Czym jest reforma kluniacka? Chodzi o klasztor w Cluny. Klasztor zwykły, wydawałoby się jak każdy inny benedyktyński klasztor, który jednak wyprosił sobie u papieża, który niewiele miał w tym czasie tak praktycznie do powiedzenia, jak wspomniałem, był zależny od władców świeckich, wyprosił sobie pozwolenie na klauzurę, ścisłą klauzurę i niepodleganie pod lokalnych biskupów. No i tutaj jest pewien problem, no bo interesy biskupów wchodzą w grę. Dochodzi nawet do szturmu lokalnego biskupa na klasztor w Cluny, wielokrotnych szturmów. Klasztor na szczęście zdoła się wybronić, obronić swoją niezależność. I co robią ci misi w klasztorze? Co się dzieje, że Europa zostanie przez to uratowana? Nic wielkiego. Znaczy, na zewnątrz nic wielkiego. Po prostu zamykają klasztor, modlą się i pracują. Tylko tyle i aż tyle. To robi ogromne wrażenie, no bo tutaj jest w końcu ktoś, kto faktycznie żyje jakimś wielkim ideałem i ten klasztor rozrasta się bardzo szybko. Później zakłada klasztory córki, najpierw oczywiście w okolicy, później coraz dalej i po całej Europie rozchodzą się te klasztory reformy kluniackiej, klasztory niezależne od właśnie lokalnych panów, klasztory, w których mnisi modlą się i pracują. I to jest podstawa średniowiecza. To jest podstawa cywilizacji łacińskiej. Ci mnisi, którzy po prostu zamknęli się i zaczęli się modlić i pracować. Wielu papieży później będzie z tych mnichów reformy kluniackiej, później uniwersytety, to wszystko to będzie wielkie dzieło ludzi związanych właśnie z reformą kluniacką. Tych prostych mnichów, którzy zaczęli się modlić i pracować. Prostych trochę w cudzysłowie, bo pamiętamy, benedyktyni to są też ludzie nauki, natomiast reforma kluniacka nie była ściśle naukowa. Te klasztory nie były skupione na pracy naukowej, były skupione na klauzurze, na tym, żeby się modlić właśnie i pracować. I nie wchodzić w ziemskie sprawy, nie wpuszczać tam tych arystokratów, nie wpuszczać tam tego świeckiego życia. I dzięki tej reformie Kościół się podnosi z kolan, bo duchowieństwo to widzi, z czasem udaje się podnieść też poziom duchowieństwa świeckiego. Właśnie dzięki temu, dzięki tym klasztorom, które zostają założone, ludzie garną się do tych klasztorów. Sam klasztor w Cluny, swoją drogą, to był największy klasztor w historii Kościoła w ogóle.
aż do czasów naszego polskiego niepokalanowa ojca Maksymiliana Kolbego. Ojciec Maksymilian Kolbe ze swoimi, nie pamiętam, 700 czy 800 zakonnikami przebił po raz pierwszy w historii kościoła liczbę zakonników zgromadzoną w jednym konkretnym klasztorze. Do tego czasu klasztor w Cluny był największym w ogóle w historii kościoła. Reforma kluniacka na poziomie idei to jest bardzo wyraźny prymat tego, co duchowe nad tym, co materialne. Zostawiamy ten ziemski bałagan i przechodzimy, zajmujemy się tym, co duchowe, tym, co najważniejsze. I ta głęboka myśl, która kształtuje życie dziesiątek tysięcy ludzi, zakonników w całej Europie, ta idea rozchodzi się po kościele i tak oczywiście od samego początku jest w kościele, ale w tym czasie zupełnie przygasła. Kościół jakby tak ociężał pod ciężarem tej ziemskiej władzy, którą otrzymał. I teraz ta wielka idea się budzi. I to jest jeden z głównych powodów, dlaczego w wieku XI, i tu dochodzimy do naszego świętego Stanisława, dlaczego w wieku XI mogli powstać wielcy święci, wielcy biskupi, którzy będą mieli odwagę powiedzieć królom nie. I w przypadku świętego Stanisława nie wiemy dokładnie, co było przyczyną konfliktu, co doprowadziło do tego ostatecznego rozwiązania zastosowanego przez Bolesława Śmiałego. Nie mamy pewności, odsyłam do tej pracy, jeśli ktoś właśnie twierdzi, że o, ja wiem, bo w Wikipedii przeczytałem, zresztą nawet w Wikipedii jest to w pewien sposób zróżnicowane, ale ja wiem, bo przeczytałem na portalu Racjonalista albo jeszcze gdzie indziej, no to wtedy zachęcam do zapoznania się z jakimiś poważnymi pracami naukowymi, na przykład to, co podlinkuję w opisie pod tym filmem. A więc nie jest to oczywiste, jaka była konkretna przyczyna skazania świętego Stanisława na śmierć. No, skazania, no, czy tam jakiś proces był, to wydaje się być wątpliwe, natomiast wydania tego wyroku śmierci. To jest dla nas drugorzędne. Istotne na poziomie cywilizacyjnym jest to, że nagle biskupi mają odwagę powiedzieć stop, nie, chociażbyś miał mnie zabić, nie. To wykazuje wielką siłę ducha. To jest owoc reformy kluniackiej. Panowanie ducha nad materią. Władza duchowa, która podnosi czoło i mówi nie, tak być nie może. Tego zrobić nie możesz. To samo będzie się działo później w całej Europie. Wielka wojna o inwestyturę również będzie formą tejże walki. Święty Tomasz Becket w Anglii, to również będzie dokładnie ta historia. To znaczy biskup, który podnosi czoło, mówi nie. Nie zrobię tego. Nie możesz tego zrobić. Nie wolno ci tak postępować wobec władców świeckich. Pamiętamy, w X wieku papieże są poddani pod rzymskich watażków. Tutaj biskup potrafi, zwykły gdzieś tam lokalny biskup na końcu świata w jakiejś Polsce, rozumiemy z punktu widzenia ówczesnej Europy, to faktycznie jest koniec świata. Biskup prosty może powiedzieć królowi nie, ma do tego odwagę. To pokazuje wielkość ducha, to pokazuje samoświadomość tej władzy duchowej i to jest fundament naszej cywilizacji. Bo nasza cywilizacja, cywilizacja łacińska, przypominam, że nie ma czegoś takiego jak cywilizacja europejska, jest to wielkie uproszczenie. W obrębie Europy mamy do czynienia z różnymi cywilizacjami, Koneczny o tym pisze bardzo dokładnie, może kiedyś jeszcze nagram dokładniejszy materiał. W każdym razie w Europie przede wszystkim mamy do czynienia z cywilizacją łacińską i bizantyjską. No mówimy powiedzmy klasycznie, bo w tej chwili z jaką cywilizacją, gdzie mamy do czynienia, to jest już zupełnie inna historia. Cywilizacja łacińska od bizantyjskiej różni się głównie tym, że właśnie w cywilizacji łacińskiej mamy niezależność władzy duchowej od władzy świeckiej. Niezależność ducha od materii. W cywilizacji bizantyjskiej władza duchowna zawsze podlega władzy świeckiej. Niezależnie od tego, czy jest to car, czy jest to Putin, czy jest to Stalin, to władza duchowna tam zawsze podlega władzy świeckiej. Cywilizacji łacińskiej nie. I dzięki temu też w cywilizacji łacińskiej, dzięki prymatowi ducha nad materią, dzięki temu mamy też wysokie poczucie wolności osobistej. Dlatego w naszej cywilizacji człowiek jest skłonny do tego, żeby powiedzieć nawet w obliczu tego, że władza zmusza go do czegoś, żeby podnieść czoło i powiedzieć nie,
tego nie zrobię, bo tak nakazuje mi mój rozum, bo tak nakazuje mi moje poznanie rzeczywistości, bo taka jest prawda. To w naszej cywilizacji powstaje ta wysoka niezależność, prawdziwa wolność. Pamiętamy, że wolność jest możliwością realizowania swojej natury, możliwością życia zgodnie z poznaniem rozumowym, bo tym jest dla nas życie zgodne z naszą naturą. A więc to właśnie cywilizacja łacińska sprawia, że człowiek może faktycznie się rozwinąć, że może żyć zgodnie ze swoim rozumem, że nie staje się tylko trzodą, zabawką jakiejś władzy, bo ta cywilizacja głosi całą sobą i powstała w ten sposób, że to, co duchowe, sprzeciwiło się temu, co materialne, że władza duchowna uniezależniła się od władzy świeckiej. I w tym momencie, kiedy duch uwalnia się z tej okowy materii, kiedy władza duchowna podnosi czoło, staje się niezależna, w tym momencie zaczynają się na świecie dziać wielkie rzeczy. Jest to coś faktycznie niezwykłego. Co się dzieje? Nagle rozkwitają uniwersytety. Najpierw oczywiście szkoły, później uniwersytety. Po całej Europie nauka zaczyna kwitnąć. Cywilizacja łacińska zaczyna się podnosić i można powiedzieć, że strzela do nieba właśnie gotyckimi katedrami i uniwersytetami. Mamy ten wiek XII, XIII, to wysokie średniowiecze, wielkich świętych, świętego Tomasza Zakwinu, w osobie którego myśl ludzka wspięła się na takie wyżyny, że być może nigdy już ich nikt nie osiągnęła. I jeśli ktoś chce cytować, o, ale on był szowinistą albo coś, to odsyłam do mojego materiału, czy święty Tomasz był szowinistą. Odsyłam również do mojego materiału Ojciec Nauki i Zdrowego Rozsądku. To był wykład na konferencji edukacji klasycznej w naszej szkole. Tam można, przedstawiam argumenty pokazujące, w jaki sposób święty Tomasz wspiął się na wyżyny intelektu i poznawał rzeczywistość w sposób naprawdę niezwykły. Jest faktycznie fundamentem dla cywilizacji łacińskiej, choć w pewnym sensie może mniej fundamentem, a bardziej jej szczytem, jej szczytowym osiągnięciem. No oczywiście wszystko, co jest tutaj na tej ziemi stworzone, wszystko to nosi w sobie wady. Tak jak my jesteśmy skażeni grzechem pierworodnym, tak samo każde nasze dzieło jest skażone grzechem pierworodnym. I oczywiście, że średniowiecze też miało swoje wady. Natomiast jeśli ktoś chce pisać o paleniu czarownic, to zwracam na to uwagę, że palenie czarownic na dobre rozpoczęło się u schyłku średniowiecza i najlepsze czasy, w cudzysłowie, przeżywało w czasach renesansu, czyli tego takiego, powiedzmy, lekko pogańskiego jednak odrodzenia umysłu. To jest taki paradoks, gdy człowiek chce uczynić rozumem, gdy człowiek chce uczynić rozum bożkiem, to zwykle wpada w najgorsze zabobony. To się stało z renesansem, to się też dzieje z dzisiejszymi, powiedzmy tak w cudzysłowie, filozofiami, które zaczynają od rozumu, a kończą na tym, że stwierdzają, że no w sumie to nie wiem, czy mój rozum w ogóle dociera do jakiejkolwiek prawdy, do rzeczywistości. Nie wiem. No tak układam moje życie według niego, bo tak inaczej to nie umiem, ale nie wiem, czy w ogóle do czegoś dociera. To taka tylko dygresja. Natomiast średniowiecze to jest ten czas intelektu. To jest czas intelektu, ale też woli. Wyższych władz duszy ludzkiej człowieka. Wyższych władz rozum, czyli uniwersytet, czyli święty Tomasz z Akwinu i wola, czyli ta siła człowieka, który robi to, co uznaje za słuszne. Nie panując nad sobą, panując nad swoimi emocjami. Oczywiście, że ten czas średniowiecza nosi jeszcze ślady tego barbarzyństwa z wędrówki ludów. Tam wciąż jeszcze będzie wiele okrucieństwa, tam wciąż będzie jeszcze wiele błędów związanych z tym barbarzyństwem, ale pewnie nie dałoby się szybciej tych błędów wyrugować niż właśnie w ten sposób, niż właśnie przez ten triumf intelektu. Pamiętamy, że to jest też czas ideałów rycerskich, czas, kiedy też można usłyszeć, o, to szowiniści, ideał rycerski, wypracowany właśnie w Europie, wypracowany szczególnie właśnie wtedy, ten wielki szacunek rycerza wobec damy. Oczywiście, że to było jeszcze powikłane z tymi, powiedzmy, życiem stanowym, tak? To znaczy, to wszystko było w każdy w swoim stanie i tak dalej. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że miało różne swoje, wszystko miało swoje wady i zalety, ale jednak. Ale jednak to właśnie ten czas, ten wiek XII i XIII, to jest czas szczytowy.
kluczowy. To jest czas, być może już nigdy nie przeżyjemy tak wielkiego triumfu ludzkiego intelektu i ludzkiej woli. Być może już nigdy nie podniesiemy się z tej rewolucyjnej zawieruchy, która emocje stawia na miejscu rozumu i woli. Być może. Ale nie oznacza to, że nie należy próbować. I jak trzeba próbować? Trzeba robić dokładnie to samo, co robili ci mnisi w Cluny. Żeby mieć takiego świętego Stanisława, żeby mieć takich duchownych, którzy życie swoje oddadzą za prawdę, którzy życie swoje oddadzą za wolność ducha od materii, za wolność również władzy duchowej od władzy świeckiej, żeby mieć takich świętych Stanisławów, żeby mieć takie filary naszej cywilizacji, potrzebujemy najpierw mieć tych mnichów, którzy modlą się i pracują. I tego przede wszystkim potrzebujemy. I to jest zadanie, które stoi przed każdym katolikiem z osobna. Niech każdy z nas modli się i pracuje. Niech każdy z nas skupi się na modlitwie i na pracy, na wypełnianiu swoich prostych obowiązków. Niech każdy z nas, zamiast słuchać po ileś tam godzin dziennie wiadomości, przerażać się, ulegać jakimś tam emocjom, zajmie się modlitwą i pracą, wypełnianiem swoich obowiązków. Również miłością bliźniego, bo miłość bliźniego to również jest nasz obowiązek. Przede wszystkim wobec tych, którzy są najbliżej nas. Niech każdy z nas praktykuje cnoty, niech każdy z nas naśladuje tych mnichów z Cluny. A wtedy wkrótce ujrzymy takich świętych Stanisławów, którzy dumnie podniosą czoło i będą w stanie stawić czoła tym wszystkim doczesnym zawieruchom, tym wszystkim władzom świeckim, jakkolwiek potężne by one nie były. Jeśli ktoś spodziewa się natomiast, że już to już jest niemożliwe, to zwracam na to uwagę, że zgodnie z samym Bożym objawieniem przed końcem świata powinien nadejść jeszcze wielki triumf Pana Jezusa. Przed przyjściem Antychrysta powinien przyjść jeszcze wielki triumf. Czy on już nastąpił? Jest niewykluczone. Ale pamiętajmy, że święty Paweł zapowiedział, że przed końcem świata jeszcze nawrócą się Żydzi. To się jeszcze nigdy nie wydarzyło. Niewykluczone, że ten fakt nastąpi właśnie wtedy, właśnie podczas tego ostatniego wielkiego triumfu Kościoła, po którym już przyjdzie Antychryst, ten, który sprzeciwia się Chrystusowi, który jednoczy w sobie niejako cały sprzeciw tego świata wobec Chrystusa, po to, aby ostatecznie został zabity tym mieczem z ust Pana Jezusa, Słowem Bożym. A my tymczasem naśladujmy mnichów z Cluny, módlmy się i pracujmy. Rozum i wola. Niech to nas prowadzi. Rozum, który poznaje prawdę, który poznaje prawdy wiary, również to, co nam Bóg objawił, i wola, która kieruje nas na to największe dobro, czyli na Pana Boga. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.